czwartek 10 stycznia w Pałacu Goldsteinu w proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach biskup Tadeusz Szurman odebrał z rąk prezydenta miasta tytuł honorowego obywatela miasta Katowice. Nigdy nie byłem w centrum uwagi, bo uroczystości kościelne są inne. Tam w centrum stawiamy Boga, Chrystusa. Tutaj ta rola jest dla mnie rolą nową, po raz pierwszy ją przeżywam, dlatego mam wielką tremę, czuję się zażenowany, ale też muszę powiedzieć, że przyjmuję to z wielką radością, jako po uszanowanie całego naszego środowiska mniejszości w Katowicach i na Śląsku. Ksiądz biskup Tadeusz Szurman urodził się 9 lipca 1954 roku w Simoradzu. Został ordynowany na duchownego luterańskiego w 1978 roku, po czym podjął pracę jako wikariusz w Świętochłowicach, gdzie w 1984 roku został proboszczem. W latach 1982-1986 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 1984-1990 ogólnopolskim duszpasterzem młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. Wybrany w październiku 2001 roku przez synod diecezjalny biskupem diecezji katowickiej, w urząd został wprowadzony w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 6 stycznia 2002 roku. Orędownik Katowic, orędownik Śląska, ale nade wszystko również i wielki społecznik, osoba o wielkiej duszy człowieka, otwartego na drugiego człowieka. I to jest, myślę, głównym przesłaniem przemawiającym za tym, aby taki tytuł otrzymać. Ale również jest to nobilitacja dla całości naszej społeczności katowickiej, śląskiej, właśnie pod kątem tego, aby pokazywać i promować ludzi, którzy na trwałe wpisują się w nasz krajobraz, w nasz śląski pejzaż. O nadaniu tytułu honorowego obywatela biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi zdecydowali radni, podejmując jednogłośnie uchwałę na grudniowej sesji Rady Miasta. Wyróżnienie zostało przyznane biskupowi z wdzięczności za 20-letnie zaangażowanie w sprawy Katowic. Wiele spotkań odbyłem z księdzem biskupem, obserwowałem jego zaangażowanie w dialog ekumeniczny, w działalność społeczną, kulturalną, charytatywną i muszę powiedzieć, że jestem po tych latach pod wrażeniem jego wielkiego zaangażowania na rzecz tego, co dzieje się w mieście, nie tylko przez pryzmat życia religijnego, ekumenicznego, ale również przez pryzmat życia społecznego, kulturalnego. To wyjątkowa postać, którą mogę powiedzieć, że znam dobrze, bo jednak przez wiele lat współpracowaliśmy i trudno, żeby tej godności nie nadać księdzu biskupowi. Nie ukrywam, że było to osobiste moje głębokie przekonanie, wola i cieszę się, że w dniu dzisiejszym będziemy mogli dokonać tego w formie publicznej. Tytuł honorowego obywatela wręczony biskupowi Tadeuszowi Szurmanowi jest 17. w historii Katowic.